co w tym tygodniu? No, zapraszam do oglądania. Dojeżdżamy do tego całego konofraktowa, czy jak to się tam nazywa. Ja jadę na firmę, siadam do komputera, zobaczę, może coś weszło. Polonez chodzi, chodzi. Proszę się nie bać. Bo po pierwsze nie są jeszcze zapłacone, tak podejrzewam, bo tam jakiś problem. A na następne dni to nie wiem, bo jutro jest tych Trzech Króli, święto. Witam, 5 styczeń, godzina, już wam mówię, 10:19. Startujemy, a raczej tak dzisiaj lokalnie. Jedziemy na Domaszowice, mam tam sprawę taką prywatną do załatwienia. Jadę sobie tam ogarnąć coś. I później jedziemy się ładować do miejscowości Korfantów. Mamy 4 oponki. Oponki idą ogólnie za Lublin, że ja z tym nie będę jechał, bo mi tam nic nie wlazło, ani do, ani z Lublina. Także no nie polecę tam 500 km z samymi oponami. Przekażemy je dalej. Czyli co, dzisiaj Domaszowice, z Domaszowic na Korfantów, może wlezie nam Opole, czyli byłoby z Korfantowa na Opole i na firmę. A na następne dni to nie wiem, bo jutro jest tych Trzech Króli, święto, no i potem piątek, sobota, nie? Może być tak, że będzie krótki tydzień. Na start to wszystko, odzywam się gdzieś tam z drogi. 11:18, trochę tam czasu zeszło, załatwiłem tą swoją sprawę. Lecimy teraz do tego Korfantowa. Mamy tam 79 km, godzinę 10. W pół do pierwszej, gdzieś za 21 będziemy w Korfantowie. Myślę, że tam załadunek 4 opon nie potrwa dużo, długo. Będziemy tam chyba jakieś papiery jeszcze. Ja bym chciał jakieś dokumenty do tych opon. Zobaczymy, czy się uda. Pedałujemy. 12:32. Dojeżdżamy do tego całego konofraktowa, czy jak to się tam nazywa, Korfantowa. Zostało nam 8 km, jeszcze 7 minut jechania. Coś się nie mogę dodzwonić do nadawcy. Mówiłem, że będę dzwonił, dam znać przed przyjazdem. Mam nadzieję, że tam pójdzie sprawnie wszystko, bez żadnych większych kłopotów. Wiem, że opony nie będą opakowane. To już wiem. Czyli będziemy jeszcze pakować u siebie na firmie. No i co, już tak wstępnie pozałatwiałem wszystko do przerzucenia tych opon. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może być lekkie spóźnienie, czyli jeden dzień roboczy. No nie wziąłem pod uwagę, że jutro święto, nie? Przy planowaniu tego wszystkiego. O, już widać góry. Jakieś tam górki widać. I schowały się za lasem. Dobra, odzywam się po załadunku. 13:11. Już wracamy, oponki załadowane. Oj, zaczyna padać mocniej. Średnica opony 80 cm. 80 i wysokość 30, bo sobie zmierzyłem. Tak powiem, trochę duże. Postaram się to jakoś zapakować, bo tak jak mówiłem, niezapakowane. No i będziemy szukali im transportu, albo kurier, albo ktoś zabierze, albo nam coś wejdzie, bo to za Lublin jeszcze 10 czy 20 km, albo nam coś tam
wejdzie w tamtą stronę, także może będziemy jechać piątek, sobota, zobaczymy. Bo tak powiem szczerze, nie mam ani nic tam więcej, ani nic stamtąd. Także trochę lipa. Te dwa skutery, co mieliśmy brać w Opolu, no dzisiaj ich nie bierzemy, bo po pierwsze nie są jeszcze zapłacone, tak podejrzewam, bo tam jakiś problem, a po drugie byłoby nam ciężko je zmieścić, no bo te opony zajmują pół samochodu. O, radiowozik. Dobra, odzywam się tam przed Namysłowem, jak już będziemy zjeżdżać. Być może coś nam jeszcze wejdzie. No i 14.51. Do firmy zostało nam 800 metrów. Będziemy na 14.53. No i tak to wygląda, jakby to dzisiaj... Na dzisiaj już był koniec. Środa transportowo dobiegła końca. Jutro święta. Może coś w piątek będziemy robić i w sobotę. Ja jadę na firmę, siadam do komputera, zobaczę, może coś weszło. To coś się będzie działo. Pozdrawiam, szerokości. Witam w piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj który to? 7 styczeń. Pewnie myślicie sobie, że gdzieś jedziemy. No muszę was zmartwić, nie jedziemy nigdzie. W sumie jedziemy na warsztat. Dlaczego jedziemy na warsztat? Polonez chodzi. Proszę się nie bać. Jedziemy coś tam podłubać, żeby jakieś pieniążki wpadły, bo żyć z czegoś trzeba. Na Lublin nie jedziemy, bo nic nie wlazło. W ogóle nie było żadnej oferty na Lublin. Tak podejrzewam, że będzie styczeń i luty, że tych ofert nie będzie za dużo. Druga sprawa, dlaczego nie jedziemy do Lublina, to jest to, że pod te oponki przyjeżdża gościu. Teoretycznie ma zabrać je dzisiaj, dostarczyć w sobotę, czyli jutro. Następna sprawa, jak są takie dni jak dzisiaj, gdzie jest chyba, nie wiem ile, minus 7, minus 6, może już minus 5, za bardzo nie mogę oddalać się od hacjenty, bo palę tam w piecu. Jak zapalę od góry, to ten piec mniej więcej wytrzymuje mi jakieś 8-9 godzin. No i po tym czasie by się wypadało, że tak powiem, zjawić, no może po 10 godzinach zjawić, no i rozpalić znowu, żeby było rodzince w domu ciepło, nie? Także jak jest mróz, to jesteśmy trochę ograniczeni. Po drugie nie szukam, znaczy po drugie, to już będzie po piąte chyba, czy po któreś tam. Nie szukam za bardzo zleceń tak w zimę, takich, wiecie, żeby jechać, już jechać. Nie ma co ukrywać, polonezem w zimę jeździ się źle, w porywach do bardzo źle. Tym moim to bardzo źle. Dlaczego? Już wam pokażę. Patrzcie, o, to jest jego taki luz nominalny. Jak wjedziemy na śliskie, to jest prędkość 30 na godzinę, nie? Żeby go utrzymać na drodze. Oczywiście, że będę to robił, już zacząłem to robić, już jakieś tam swoźnie powymieniane, ale trzeba go też tam pospawać, głównie z lewej strony, ściągnąć koło, wahacz, wyjechać sprężyną i tam lekko bzyknąć. Dlatego też jedziemy na warsztat. Może coś nagram na warsztacie, jak będę coś tam robił ciekawego. Zobaczę. Chociaż na warsztacie to nagrywanie to takie lekko inne jest niż w trasie. Tutaj łapię aparat, po prostu nagrywam, a tam trzeba poustawiać wszystko, nie? No co, z piątku to tyle.
pamiętajcie, łapeczki w góry, suwy, niech się niesie. Aha, był ładunek dzisiaj rano, wleciał ładunek z Wrocławia do Budapesztu. A mnie podkusiło, żeby pojechać, bo dawno nie byłem. No ale, że tak powiem, za bardzo nie ma czym jeszcze do tego Budapesztu jechać. Znaczy jest czym, tylko nie wiadomo, czy by się wróciło z powrotem. Czy by nikt tam nie złapał i nie kazał pchnąć w rów poloneza. No i z ciekawostek to tyle. Powtórzę jeszcze raz. Suwy, komentujcie, pytajcie, jak coś chcecie wiedzieć. No i zabawy ciąg dalszy w przyszłym tygodniu na pewno. Pozdrawiam.